Tegoroczne uroczystości upamiętniające śmierć świętego Wojciecha odbędą się 3 i 4 maja. W sobotę z Ostrowa Lednickiego do Gniezna przybędzie pielgrzymka młodych, a sam odpust zgodnie z tradycją rozpocznie się wieczornymi nieszporami w katedrze o 19:30. W tym roku przebieg uroczystości będzie szczególnie ważny. Uroczystościom wojciechowym będą towarzyszyły również dwa ważne wydarzenia. Przed pierwszymi nieszporami ksiądz prymas dokona poświęcenia nekropolii prymasów Polski, w której spoczną ci prymasi, których szczątki zachowały się w archikatedrze gnieźnieńskiej. Po nieszporach ulicami Gniezna przejdzie procesja z relikwiami świętych i błogosławionych, po których w kościele świętego Michała Archanioła będzie trwało czuwanie przy trumience świętego Wojciecha. Następnego dnia, tuż po procesyjnym powrocie na wzgórze Lecha, odbędzie się szczególna uroczystość. Przed rozpoczęciem sumy odpustowej ksiądz prymas i ksiądz kardynał Dziwisz poświęcą kaplicę, która do tej pory nosiła tytuł kaplicy świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a od niedzieli będzie nosiła tytuł kaplicy świętego Stanisława, biskupa i męczennika oraz świętego Jana Pawła II, papieża. Tam właśnie powstał nowy ołtarz, na którym złożono relikwie już świętego Jana Pawła II, nowa aranżacja obejmująca wcześniej zamontowany już witraż, przedstawiający duchową łączność, jaka jest między Gnieznem, Krakowem a Jasną Górą. Po poświęceniu kaplicy około godziny 10 rozpocznie się msza święta na placu świętego Wojciecha. Do udziału w niej zostali zaproszeni wszyscy wierni z Gniezna i archidiecezji gnieźnińskiej.